jak elegancko korzystać z parasola, czyli w jaki sposób go rozkładać, jak trzymać i gdzie odkładać, gdy wchodzimy do pomieszczenia. Czy by podać rękę, trzeba zdjąć rękawiczki i czy mężczyźni współcześnie muszą zdejmować nakrycie głowy, na przykład czapkę, gdy wchodzą do pomieszczenia? O tym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać, czyli o jesiennej etykiecie. Zapraszam na odcinek. Zaczniemy od tej parasolowej etykiety i od początku. Jak rozkładać parasol, by przede wszystkim nikogo nie znokautować. Pamiętajcie proszę, że szczególnie w zatłoczonych miejscach, na przykład gdy wysiadamy z autobusu, czy z tramwaju, albo wychodzimy z jakiegoś budynku, to parasol rozkładamy trzymając go do góry, a nie przed siebie. W ten sposób niwelujemy ryzyko, że kogoś po prostu znokautujemy tym strzelającym parasolem, co często obserwuję właśnie jesienią, gdy ludzie wysiadają z tramwaju, i wszyscy przed siebie, wszyscy we wszystkich tymi parasolami strzelają. Parasol rozłożony, więc wyobraźmy sobie, że idą dwie osoby, ale mają tylko jeden parasol. Kto powinien trzymać parasol, gdy idzie kobieta z mężczyzną? Dla wielu intuicyjne jest to, że taki parasol powinien trzymać mężczyzna. To w końcu on te szarmanckie gesty okazuje kobiecie. Nie do końca jednak tak jest, bo tutaj kierujemy się bardzo mocno praktycznością tego rozwiązania. W końcu nikt nie chce zmoknąć. W związku z tym, gdy idziemy z parasolem, to parasol powinna trzymać osoba wyższa, szczególnie jeśli ta różnica wzrostu jest spora. Dla mnie ma to szczególnie duże znaczenie, bo jestem wysoką kobietą, mam prawie 1,80 m, no i wielu mężczyzn siłą rzeczy jest ode mnie niższych, więc gdy idę sobie z takim mężczyzną, który ma powiedzmy 1,65 m i on trzyma parasol, to ja widzę, że on musi naprawdę tę rękę podnosić bardzo wysoko i to nie jest wygodne, dlatego w takiej sytuacji lepiej, by ten parasol trzymała osoba wyższa, nawet jeśli będzie to kobieta. Jeśli jednak para jest tego samego wzrostu, albo to mężczyzna właśnie jest wyższy, to szarmanckim będzie, jeśli on będzie trzymał parasol, ale tak, by chronić jednak kobietę od tego deszczu. Niektórzy mają tendencję do tego, by parasol nieść tylko nad sobą, a na tę drugą osobę po prostu krople deszczu spadają. Nie, tak się parasola nie nosi. Staramy się, by obie osoby były chronione. No i nasz gość pod naszym parasolem też zasługuje na takie specjalne traktowanie. Pora na kilka słów o wannie, bo wanna ma coś wspólnego z parasolem, a mianowicie uwielbiamy odkładać parasole do wanny albo pod prysznic. Jeśli jeszcze jest to nasza wanna albo nasz prysznic, no to nasza sprawa, ale gorzej, gdy przychodzimy do kogoś w gości i tę jego starannie wypucowaną łazienkę chcemy zastawić naszym parasolem. To niegrzeczne. Jeszcze przed wejściem do pomieszczenia należy otrzepać swój parasol, dokładnie przed wejściem w ogóle do budynku otrzepujemy swój parasol i dobrze, jeśli gospodarz będzie miał parasolnik, żeby nam taki zaproponować, tam są ociekacze wtedy, ale jak najbardziej możemy użyć też pokrowca na parasol. Wówczas wilgoć będzie w pokrowcu, a nie będzie spadała z naszego parasola i wtedy możemy bezpiecznie w dowolnym miejscu wskazanym ten parasol odłożyć. Powiedziałam, jak nie nokautować innych otwierając parasol, ale chodząc ze złożonym parasolem też trzeba wiedzieć, jak zapewnić sobie i innym te względy bezpieczeństwa, bo wiele osób ma tendencję, by trzymać parasol jakoś tak i chodzić z nim w ten sposób. Machają. Nie, nigdy nie trzymamy w ten sposób naszego parasola. Parasol jest w tę stronę. Można go trzymać w ten sposób. Niektórzy wieszają sobie na przedramieniu. Dawniej ten sposób uznawano za bardzo męski, ale współcześnie raczej się tego już nie łączy z płcią. Ja sama lubię tak nosić parasol. Jeśli mamy parasolkę, czyli składany po prostu, to oczywiście możemy go włożyć do torebki, ale pilnujemy zawsze, by ten parasol był w ten sposób, a nie tak. Pora na kilka zasad etykiety związanych z budynkami, do których przecież wchodzimy. Jesienią, niedługo też zimą, nosimy płaszcze, okrycia wierzchnie. Pamiętajcie, że zawsze przed wejściem na jakieś spotkanie, do gabinetu lekarza zdejmujemy okrycie wierzchnie, nie wchodzimy w płaszczu. Takie okrycie należy zostawić w szatni, na wieszaku, a jeśli go naprawdę nie ma, to ostatecznie trzymać w ręce. Ale zdejmujemy je. A teraz o zdejmowaniu butów. To jest zawsze taki trochę kontrowersyjny temat, bo jeśli śledzicie ten kanał, to na pewno wiecie, że generalnie nie prosi się gości o to, by zdjęli buty. Dobry gość nigdy nie wejdzie do waszego domu w brudnych butach. Dobrze wychowany człowiek nigdy nie będzie używał tej zasady właśnie w ten sposób, że w brudnych butach wparuje do kogoś do domu. Dlatego koniecznie, gdy odwiedzamy kogoś w jego domu i nie chcemy dekompletować swojej stylizacji, zabieramy buty zmienne, które po prostu założymy, będą czyste, nie będzie żadnego problemu. Poza tym, że do czyjegoś domu nie wypada wchodzić w brudnych butach, to w ogóle jesienią trzeba szczególnie uważać na czystość swoich butów, bo wyjątkowo łatwo jest te buty zabrudzić. Mówi się i wiele prawdy jest w tym, że człowieka można poznać po rękach i po butach, a dokładniej bardzo dużo można o nim powiedzieć. Trudno jest utrzymać czystość butów. Buty się brudzą, dlatego jeśli ktoś zawsze albo prawie zawsze ma czyste buty, to znaczy, że dba o detale, a elegancja to detale. Zajmijmy się teraz mężczyznami i ich czapkami. Czy mężczyzna musi zdejmować czapkę wchodząc do pomieszczenia? Tak, mężczyzna powinien to robić. W naszym kręgu kulturowym przyjęło się, że mężczyzna wchodzący do pomieszczenia zdejmuje nakrycie głowy, nieważne czy jest to kapelusz, czy właśnie czapka. Panowie współcześnie bardzo chętnie siedzą w czapkach, w kaszkietach, w kaszkietówkach, przy stole, często w restauracjach. Nikt za to do więzienia nie wsadza, oczywiście, ale gdy mówimy o zasadach etykiety, to jest to złamanie tej zasady etykiety. Żeby było porówno, to teraz panie i ich obowiązek, by zdejmować rękawiczki, gdy podają rękę. Mężczyźni oczywiście też muszą to robić, czyli do podania ręki zdejmuje się rękawiczkę, jednak ta wątpliwość powstaje właśnie często, czy kobiety też mają taki obowiązek. Ta wątpliwość bierze się z tego, że dawniej kobiety nosiły ozdobne rękawiczki i rzeczywiście takich ozdobnych rękawiczek się nie zdejmuje i nie zdejmowało. My tu jednak mówimy o ciepłych rękawiczkach, które nosimy jesienią czy za moment zimą i takie rękawiczki do uścisku dłoni powinno się zdjąć. Uścisk dłoni to jest okazanie sobie, ten gest nagich dłoni, czystych dłoni. To jest taki bardzo ważny gest, gdzie dotykamy się naszymi dłońmi bez niczego i tak kobiety też powinny zdjąć rękawiczki, gdy tę dłoń podają. Wyjątkiem w przypadku obu płci jest sytuacja, gdy spotykamy się gdzieś, gdzie jest bardzo, bardzo zimno i obie strony mają rękawiczki. Mimo wszystko jednak zawsze zachęcam do tego, żeby te rękawiczki zdejmować, tak ten komunikat podania ręki będzie lepiej odczytany. Należy pamiętać o tym, że podając rękę jesienią czy zimą trzeba zadbać o to, by te dłonie były cieplejsze. Pamiętajmy, że do uścisku dłoni ręka powinna być sucha i ciepła. Sucha jesienią zazwyczaj nie mamy z tym problemu, ale już z tym, by była zimna, to niestety często jest to pewna niedogodność, dlatego przed tym, gdy będziemy się witały, wiemy przecież mniej więcej, kiedy spotkamy jakieś nowe osoby, to wystarczy potrzeć sobie dłonie i chociaż trochę je rozgrzać, żeby nie podawać takiej zimnej, nieprzyjemnej dłoni. I na koniec kwestia, która jest szczególnie istotna, a szczególnie taka drażliwa, bo jest rzeczywiście dość niekomfortowa dla obu stron, a mowa o wydmuchiwaniu nosa. Pamiętajcie, że nie wydmuchujemy nosa w towarzystwie innych, szczególnie będąc wewnątrz. Nie wydmuchujemy nosa przy stole. Wiem, że jest mnóstwo osób, które przy ostrzejszych potrawach albo przy potrawach gorących natychmiast mają problem z cieknącym nosem i ja to bardzo dobrze rozumiem, ponieważ sama mam poważne problemy z zatokami i wieczny katar, dlatego gdy wiem, że te problemy występują, to wiem, że w towarzystwie zdecydowanie czekam, aż potrawy mi ostygną i nie sięgam po ostre potrawy, żeby tego problemu po prostu nie nasilać. Staram się też możliwie dbać o swoje zdrowie i zapobiegać temu, by ograniczyć po prostu ten dyskomfort. Jeśli chcemy wydmuchać nos, to wychodzimy do toalety. Poruszam ten temat właśnie w jesiennym odcinku, bo alergie to jedno, no ale jesień to czas przeziębień, drobnych chorób, kataru właśnie, który nam towarzyszy i nie wydmuchujcie nosa przy innych, szczególnie przy stole. Jeśli jesteśmy na przykład z kimś na jakimś spotkaniu, to też by wydmuchać nos, nawet jeśli nie jemy, to też dobrze jest wyjść do toalety i ten nos wydmuchać, jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o etykiecie, to koniecznie sprawdźcie moje książki. klasą i szczególnie dzisiaj polecam Wam książkę Z klasą na każdą okazję, część pierwsza, bo już w przyszłym roku pojawi się druga część tej książki, więc lekturę pierwszej warto mieć za sobą, a tam znajdziecie 12 okazji, które bardzo dokładnie opisałam, jak zachowywać się podczas pogrzebu, pierwszej komunii, domówki, randki, wizyty w restauracji, rozmowy kwalifikacyjnej, pierwszego dnia pracy, ostatniego dnia pracy i jeszcze więcej. Linki do moich książek znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo chętnie dowiem się, jakie Waszym zdaniem zasady etykiety są jeszcze istotne jesienią. Dajcie znać w komentarzach, no i przede wszystkim, czy zgadzacie się z tym, co powiedziałam w dzisiejszym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję i my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!